Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających moje filmy. Dzisiaj spotykamy się, żeby zobaczyć, co dzieje się w moich ulach. Jak już zdążyliście zauważyć, przeniosłem ten malutki ulik z lasu tutaj do tych moich uli. Coś się dzieje. Widzę, że pszczoły latają, więc prawdopodobnie nie uciekły z tego miejsca w to stare miejsce w lesie. Zresztą byłem tam sprawdzić, tylko kilka pszczół tam lata wokół. Nie wiem, czy to jakieś wciąż mają zakodowane, że tam muszą wrócić, czy nie. Ale dzisiaj zrobimy szybciutki przegląd, zobaczymy, co dzieje się szczególnie w tym malutkim uliku i w tym środkowym ulu, który zmniejszałem. Zobaczymy, co się dzieje. No i jestem ciekaw, czy niespodziewane kwitnienie tego krzaka, który jest niedaleko, pomógł odbudowę ramek w moich ulach. Nie podoba mi się ta polska nazwa tego krzewu, już wolę tą angielską nazwę Japanese knotweed. I zobaczymy właśnie, co dzisiaj dzieje się w tych ulach w czasie kwitnienia tych krzewów. One wciąż kwitną, pszczoły wciąż tam są, mimo że jest późne popołudnie. Pszczoły wciąż tam latają i noszą z tych krzaków nektar. Tak więc zapraszam do oglądania. Ten ulik jest bardzo malutki. Tutaj jeszcze praktycznie nic za bardzo nie jest odbudowane. Tak jak widzę. Sprawdzam tylko tak profilaktycznie, żeby zobaczyć, czy w ogóle rozwija się. No widzę, że chyba zaczynają robić ramki. Te kwitnące kwiaty chyba pomagają im bardzo mocno teraz. No jest całkiem nieźle. Ciekaw jestem tylko, czy są jajka, czy są larwy. To mnie bardzo interesuje teraz. Zaraz zobaczymy. Jest nektar, jest pyłek. Tu na razie nie widzę jajek. Zobaczymy środkową ramkę. No tutaj widzę czerw. Tutaj też jest czerw. Ale są też mateczniki. Przypomnę, że to jest ul, który pozostał po wysypaniu przeze mnie pszczół w lesie. Czyli tak w ramach kolejnego eksperymentu sprawdzam, czy ten ul w ogóle cokolwiek robi. Jest tutaj matka, chodzi po ramkach. Widzę ją w tej chwili na tej ramce. No ale w matecznikach są włożone chyba larwy też. Jajka są. Widzę, że są jajka w środku. No ciekawa sprawa. Zostawię go. Niech pracuje dalej. Nie będę mu zawracał głowy więcej. coś tam działa. Jaki będzie efekt pracy tego małego ulika, zobaczymy. Jeśli sobie nie poradzi, złączę go z tym środkowym. Tak jak wspominałem wcześniej w poprzednich filmach. A na razie widzę, że jakoś sobie radzi. Muszę tylko poprawić wejście. No, waroza oczywiście jest. W takim małym ulu może w niewielkim stopniu. Ale cudem by było, gdyby jej nie było. W ulu czerwonym praca w re. Widzę, że jednak pożytek z tych krzewów wyszedł na zdrowie moim pszczołom. Pracują bardzo intensywnie. Ramki odbudowują troszeczkę szybciej niż to robiły tydzień temu. Teraz zobaczę, jak to wygląda po wyjęciu ramki. Zewnętrzne to nic. Ale już wewnątrz widzę duży postęp. Więc nawet ten ul, który troszeczkę wolniej radził od białego, widzę, że zasuwa pełną parą. Są jajka, pszczoły odbudowują ramki, czyli pracują dosyć dobrze. Tutaj są już larwy. Bardzo pięknie. Bardzo pięknie. Ramki jajek. Z każdej strony. Bardzo ładnie. Nie zaglądam dalej. Niech sobie robią. Wszystko idzie dobrze. Tak myślę. Tak więc niech sobie dalej pracują. No ale wciąż... Tak jak widzę, korpus nie jest odbudowany wystarczająco, żebym włożył im nadstawkę i to prawdopodobnie się w tym roku nie stanie, bo nawet nie są odbudowane ze dwie pełne ramki. Tu jest jedna odbudowana w całości. Prawdopodobnie założona jest miodem, ale już nie będę zaglądał. Niech tak już zostanie. Zobaczymy, jak radzi sobie ten słabiutki ulik. który musiałem zmniejszyć po infekcji chrząszcza tego, który tutaj grasuje po ulach. No już widzę, że tylko 3 rameczki są odbudowane, dalej wszystko jest puste, więc wątpię, żeby ten ul doszedł do zimy. Nawet pomimo tego niespodziewanego pożytku, który w tej chwili pszczoły mają, trudno mi powiedzieć, czy będzie w stanie odbudować się na tyle, żeby mógł przezimować. Więc prawdopodobnie będzie tak, jak mówiłem, będę musiał połączyć ten ul z tym malutkim ulem, który się znajduje obok. Nie będzie po prostu innego wyjścia. Pusto. Nic tu nie ma. Nie wiem, co się dzieje. Czyżby nawet królowej tu nie było? Nie, są jajka. Jest pyłek, jest też czerw. No ale są też te chrabąszcze pioruńskie. Nie widzę tylko matki. Próbuję ją znaleźć. No tutaj jest też czerw, prawdopodobnie już niedługo się będzie wygryzał. Więc kto wie, może niedługo się powiększy ten ul. Jest matka, chodzi po ramce. Niektóre pszczoły mają inny kolor, więc świadczyłoby to o tym, że już się wykluwa nowe pokolenie. No nic, bardzo pomalutku, ale jakoś posuwa się do przodu. Zobaczymy, jak mu to pójdzie. Na razie złożę wszystko. I niech pracuje dalej. Zakażenia chrząszczem nie widzę. Widziałem tylko jednego dorosłego osobnika, więc istnieje ryzyko, że mógł znosić gdzieś jajka w ulu. Ale larw nie widziałem, więc prawdopodobnie zagrożenie minęło. W tym najlepszym moim ulu odbudowa idzie bardzo dobrze. Jak widzę, dodatkowy pożytek przyczynił się pozytywnie do tej odbudowy. Idzie jeszcze lepiej. Bardzo sprawnie. Piękna ramka z czerwiem na wygryzieniu, miód wokoło, bardzo dobrze. Muszę wyjąć którąś z zewnętrznych ramek, żeby mi było łatwiej przesuwać. Całkiem nieodbudowanych. Ten ul strasznie zaklejony jest. Pszczoły tak zaklejają go, że mam naprawdę prawdziwe kłopoty z wyjęciem ramek z niego. Co może świadczyć o dobrej higienie. Niesamowite. Prawie cała ramka założona jest miodem. Miodu nałożone jest aż grubo. No widzę, że rzeczywiście pszczoły ładują nektar. Dosyć mocno. Zaczynają odbudowywać, czyli pożytek im sprzyja. Są nerwowe, bo jest już późno i właściwie wszystkie są już w ulu. No i się denerwują, że je tutaj, że im przeszkadzam. Jest bardzo dużo czerwiu. Właściwie większość ramek jest zaczętych albo w odbudowie wciąż, co bardzo mi się podoba. Nie będę jeszcze zakładał im tutaj niczego. Więc niech tak mają, jak miały do tej pory. No ale odbudowa rzeczywiście im idzie bardzo dobrze. Bardzo pomaga ten pożytek z tych krzewów, który tutaj teraz jest. Bo te ramki, które nie były zaczęte tydzień temu, są już zaczęte, są w trakcie odbudowy. Co bardzo mi się podoba. No dobrze, niech tak dalej sobie robią. Ja zostawiam je, żeby sobie pracowały.